A teraz nasza radość, bo na scenę zapraszam Agnieszkę Holland i biografkę Karolinę Pasternak. Zapraszam, mówię panie. I już państwa zostawiam z naszymi aktorkami. Dziękuję. Grzesiu, dziękuję ci, że nas tak pięknie przedstawiłeś i że skończyłeś. Nie, nie, to ja tak zawsze sobie dowcipkujemy. Nothing personal, jak mówią. Bardzo się cieszę, że znowu mogę być w tym miejscu. Znaczy nie w tym, bo w tym po raz pierwszy jestem, ale na festiwalu Góry Literatury. Także byłam w zeszłym roku, więc mnie państwo znacie i chciałabym przedstawić Karolinę Pasternak, dziennikarkę filmową, która parę lat temu zwróciła się do mnie z takim pomysłem, żeby chciała napisać o mnie książkę, ponieważ jestem osobą poczciwą, która dzieli się tym, co ma, a mam to swoje jakieś swoje życie, więc nie myśląc, co z tego wyniknie, powiedziałam, że okej. No i potem ona spędziła ładnych parę lat, żeby zbierać wszystkie możliwe dobre i złe opinie na mój temat i fakty z mojego życia. Rozmawiać również. Nie będę opowiadać o tym, jak ta książka powstawała, bo to w końcu jest jej książka, a ja jestem tutaj tylko bohaterką. Nie zawsze się ze wszystkim zgadzam, ale ponieważ na ogół jest tam jednak dość dobrze o mnie mówione, no więc uznałam, że mogę to promować. I co jeszcze mogę państwu powiedzieć, przedstawiając Karolinę? Karolina jest osobą niebywale uczciwą, jeśli chodzi o pracę i stosunek do pracy i sposób wykonywania tej pracy, co nie jest tak całkiem powszechne wśród wszystkich dziennikarzy dzisiaj, szczególnie, że przestało być tak dokładnie wiadomo, kto to jest dziennikarz, a kto nim nie jest. Jest, myślę, wybitną dziennikarką filmową, bardziej dziennikarką może niż krytyczką, bo zwykle pisze o tych rzeczach, które ją inspirują i które jej się podobają. I właściwie nie spotkałam się z hejtem z jej strony wobec kogoś albo taką brutalną krytyką. Więc miło jest przebywać też w jej towarzystwie, bo generalnie rzecz biorąc, ja osobiście wolę przebywać w towarzystwie ludzi, którzy są życzliwi wobec innych, niż którzy lubią im, jak to mówią, przydalać. No po takim wstępie, to jak już na to zasłużę, to Agnieszko, napiszesz moją biografię może. Mogę się do tego zaraz zabrać, jeśli będę miała dobrą umowę. Bardzo, bardzo dziękuję, Agnieszko. Bardzo dziękuję państwu za przybycie. Wczoraj miałam lekką tremę w Świdnicy. Dzisiaj już mniej. Dzisiaj już sobie to wszystko poukładałam i przemyślałam. Ja miałam przyjemność spędzić z Agnieszką naprawdę dużo czasu, a także z ludźmi z jej życia, z przyjaciółmi, z rodziną, ze współpracownikami. Miałam przyjemność spędzić czas z jej dziełami, z filmami, ale także z wierszami, które odkryłam w jej garażu w domu w Brytanii, które pisała w młodości, a które możecie państwo znaleźć w tej książce, niektóre wybrane, z fragmentami jej młodzieńczych opowiadań. Więc przychodząc tutaj do państwa, założyłam sobie, że ja zacznę to spotkanie. Ja przeczytam bardzo króciutkie fragmenty, które wydają mi się może jakimś przyczynkiem do dyskusji i zadam kilka pytań, ale potem oddam głos państwu, bo no ja już miałam tą przyjemność spędzać z Agnieszką Holland czas, a państwo macie teraz tę możliwość, więc szykujcie pytania, a ja zacznę. Zacznę, Agnieszko, od fragmentu króciuteńkiego z czasu Pragi. Tak troszeczkę lżej zacznę. Zaczyna się to tak. Była najmłodsza na roku, miała inne niż Czesi usposobienie. Czesi lubią tragikomizm, ale humor Agnieszki bywał po prostu wisielczy. W ramach zajęć z Elmarem Klosem chodzili na przykład po Pradze i w różnych miejscach mieli wymyślać, jaką scenę można by rozegrać w danej scenerii. Dokądkolwiek poszli, Agnieszka Holland powtarzała: tutaj można by strzelać. Chciałam cię zapytać... Tu też można by właściwie. No właśnie. Chciałam cię zapytać, Agnieszko, jaką scenę, no ale odpowiedziałaś już. Jakaś jeszcze przychodzi ci na myśl w tej scenerii?
Państwo pewnie niektórzy są stąd, więc pewnie są ciekawi. Nie no, słuchajcie, ponieważ strzelanie do ludzi, kiedy jak mieszkałam częściowo w Ameryce i robiłam kilka bardzo brutalnych amerykańskich seriali, głównie Prawa ulicy były takie, to wiem, że właściwie strzelać można wszędzie i że to jest takie bardzo łatwe. Więc już wolę sobie tego nie wyobrażać. Wtedy mi się wydawało to jakąś taką prowokacją wobec mojego bardzo takiego solidnego profesora. No, zresztą muszę powiedzieć, że mnie zapamiętano potem. Wszyscy mnie pamiętali z tej szkoły, głównie właśnie z tego powodu, że byłam takim enfant terrible, który nieustannie prowokuje i wydawało mi się, że to jest super fajne, no ale potem się okazało, że nie wszyscy to lubią, nie wiadomo dlaczego. I tak ci zostało? Nie, już teraz jestem znacznie, jestem już starszą osobą, już muszę być bardziej... Nieprowokującą taka... w ogóle. Tak. Mhm. Tak zagadnęłam o tą scenerię filmową tutaj, bo przecież ty tutaj tak naprawdę scenerii filmowych szukałaś do Pokotu, który powstał na podstawie książki Olgi Tokarczuk i ona pisała scenariusz. I też chciałam cię zapytać o to, bo ten upał też mnie jakoś tak nastroił, żebyś przypomniała pewne perypetie związane z kręceniem tego filmu, a konkretnie zimowych scen latem. Tak było. No tak było. Myśmy postanowili, że będziemy mieć w tym filmie cztery pory roku, co okazało się trudne i bardzo kosztowne, bo to znaczyło, że trzeba tę produkcję rozłożyć na okres prawie roku. Potem żeśmy to trochę zredukowali i wiosnę żeśmy właściwie opuścili. I że trzeba wracać, że ekipa musi sobie tak układać inne zobowiązania, żeby mieć wolny czas na te nasze kolejne zdjęcia. No a żeby zgrać, jak to się mówi, obiekty, bo wynajmuje się do filmu jakiś obiekt. Myśmy wynajęli taką wspaniałą, na dom Duszejko, taką wspaniałą chałupę. Prawie nie musieliśmy jej urządzać. Ona tak bardzo przypominała tę główną bohaterkę na górze tam, koło międzygórza. I wynajęliśmy na jakiś okres ten dom i żeby nie płacić jakoś bardzo dużo, no to postanowiliśmy, że sceny we wnętrzach nakręcimy wszystkie na początku, a zaczęliśmy od lata. I miałam taką drugą reżyserkę biurową, która ustawiała kalendarz i nie była bardzo doświadczona i nie była bardzo jak gdyby, nie miała takiej wyobraźni specjalnej do tego. I ona ustawiła sceny zimowe na początku, kiedy właśnie zapowiadano największe upały i pełno słońca. I to tak wyglądało, że w tych największych upałach myśmy siedzieli w tej rozgrzanej do niemożliwości chałupce. Za oknami były zielone takie szmaty, które się nazywają green screen i w które potem się wkluczowuje przy pomocy komputera zimową jakąś widoki. Aktorzy byli ubrani bardzo ciepło, paliliśmy tam w piecu ogień żywy i tak dalej. Męczyliśmy się potwornie zupełnie. Tymczasem, kiedy żeśmy skończyli już kręcić tę zimę i przyszło nam kręcić lato w plenerach obok, no to przestało słońce być i potem nie było przez 4 tygodnie tego słońca i lało cały czas. No i w ten sposób, no i tak to wygląda to kręcenie. Po prostu nie jest w ogóle śmieszne, jest to potwornie irytujące. I właśnie z powodu tak sobie wtedy pomyślałam, bo ja byłam dla niej niemiła, dla tej dziewczyny, która miała jak najlepszą wolę, po prostu jakoś no, nie umiała tego ogarnąć i wyobrazić sobie. I byłam dla niej dość niemiła i potem myślałam, jak ona musiała cierpieć, właściwie mnie nie znosić. To mi wyszło mi to wspomnienie przy okazji tego, jak zaczęło się dużo mówić ostatnio o wydarzeniach w redakcji, gdzie Karolina pracowała bardzo długo, to znaczy Newsweeku. I jak zaczęły wychodzić kolejne pretensje do kolejnych osób piastujących kierownicze stanowiska, że byli moberami i że byli jacyś tacy, poniżali tych pracowników, czy doprowadzali ich do płaczu. I tak sobie pomyślałam, kurczę, ja prawdopodobnie doprowadziłam do płaczu tę dziewczynę przynajmniej ze 2 razy, bo byłam rzeczywiście wściekła. Byłam wściekła. No i nie tylko ja byłam wściekła, również produkcja musiała z tego powodu ponosić duże koszty. I to jest troszkę tak, że tak się zaczęłam, przepraszam, tak zwekslowałam na poważny temat, ale ta granica między wymagającym szefem, a szefem, który mobuje, jest strasznie płynna. I tak pomyślałam, że
znaleźliśmy się w takim punkcie, kiedy ludzie, szczególnie młodsi ludzie, nie chcą akceptować takich stosunków pracy, gdzie szef ich opieprza, nie? I jak osiągnąć tę równowagę, żeby utrzymać jakiś rodzaj dyscypliny, który musi być w grupie, która wspólnie wykonuje wspólne zadanie i żeby jednocześnie każdy z tych pracowników miał poczucie, że jego godność i jego pewien taki komfort duchowy jest utrzymany. No więc teraz znaleźliśmy się w takim świecie, gdzie są przed ludźmi, którzy wykonują taki zawód jak ja, taki zawód trochę wojskowy, że trzeba wydawać polecenia i je egzekwować. Poeta i generał, prawda? W jednym, tak, tak się dawniej mówiło. Tak, Andrzej Wajda mówił, prawda? Kapral. Nie generał, koniecznie kapral mówił i poeta. No bo generał to jest ten, co daje pieniądze, nie? Jest to trudny zawód. Zresztą dla kobiety on jest szczególnie trudny, bo z jednej strony są inne oczekiwania wobec kobiety i też kobiety mają takie poczucie, że nie mogą pewnych rzeczy robić czy mówić, albo boją się, że ich nie będzie. No po prostu mają pewien kłopot z takim autorytetem wykonawczym. I to zresztą w tej książce się też znalazło. Takie moje pierwsze doświadczenie na planie filmowym jako reżyserki w profesjonalnym już życiu to było w Polsce, w Łodzi, w wytwórni filmowej. Robiłam film telewizyjny, pierwszy mój film po skończeniu szkoły filmowej według nowelki Iwaszkiewicza Jarosława, bo ten wiersz Abdona. I to większe się działo na hali, w takiej zbudowanej dekoracji pokoju. Była to taka delikatna, taka trochę poetycko, jakaś taka impresja. I ci aktorzy mieli grać takie delikatne rzeczy. Tymczasem ekipa, która się znalazła w tej dekoracji, jak to polskie ekipy, bez przerwy gadała. Gadała i to głośno gadała i przeszkadzali nam pracować, aktorom i mnie, aktorom szczególnie, aktorzy to są takie bardzo delikatne kwiaty i trzeba jakby ich strzec, dać im taki luksus, żeby mogli naprawdę skomunikować się ze swoim wnętrzem. Więc ja powiedziałam, proszę Państwa, proszę o ciszę. W ogóle nikt nie reagował. Proszę Państwa, bardzo proszę o ciszę. Nikt nie reagował. Bardzo proszę o ciszę. Nic. I po jakimś tam, nie wiem, piątym czy szóstym takiej prośbie puściłam straszną wiązkę, której nie będę tutaj powtarzać, bo nie wiem, kto to jest i kto nagrywa i potem to może zostać wykorzystane, ale to była taka naprawdę brutalna wiązka. I wtedy poczułam na ramieniu rękę kierownika produkcji, który był takim legendarnym kierownikiem produkcji, Wilhelm Holender, ojciec zresztą krytyczki Barbary Holender, który pracował z Hoffmanem, robił Potop i tam różne rzeczy. I on zgodził się robić ten mój mały film, położył mi rękę na ramieniu i powiedział: Agnieszko, będziesz reżyserem. I wtedy zrozumiałam, że żeby być reżyserem, to trzeba po prostu puszczać wiązki i obrażać ludzi. No więc z takim wyposażeniem do życia zawodowego rozumiecie, że to nie było takie łatwe. Na szczęście dość szybko okazało się, że mam tak zwany naturalny autorytet i że nie muszę wrzeszczeć, żeby ludzie mnie słuchali. Ale zobaczyłam też, jak bardzo łatwo, nie używając nawet takich metod, jest spowodować, że ludzie się boją. I to jest znowu ta cienka granica, kiedy ludzie respektują i podporządkowują się pewnej dyscyplinie niezbędnej, dlatego żeby wszyscy mogli pracować, ale nie boją się. I na przykład mogą przyjść i powiedzieć: nie zgadzam się. Dla mnie ta anegdota też była bardzo ważna i ona właściwie, mogę powiedzieć, że była jak dla ciebie ta sytuacja, jakby uświadomiła ci, jakie są oczekiwania względem ciebie w tym zawodzie. Tak mnie, jak czytałam w kolejnych publikacjach prasowych, które przeglądałam sobie na twój temat, i ona wracała, ta anegdota, i ona mnie, znaczy to jest zabawne, jak ty to opowiadasz, jesteś w tym świetna, ale ona mnie trochę mroziła jednak zawsze, ta anegdota, może kwestia pokoleniowa na pewno w jakimś stopniu i też genderowa.
I ja sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, to trzeba spróbować, tak jak tytuł tej książki jest, odpowiedzieć od nowa, to znaczy zapytać Agnieszkę o to właściwie, jak ona się w tym czuła. I tutaj o to pytam w książce, ona o tym też opowiada. I ty zadałaś wcześniej pytanie o to, jaka jest ta granica i jak właściwie dotknąć, tak? Co jest dozwolone, a co nie i gdzie przekraczamy czyjeś granice, próbując wykonywać zawód. I ja myślę, że kluczowa jest ta rewizja. To znaczy to, czego tutaj dokonujesz i rozmawiałyśmy też o tym wcześniej, to jest rewizja jakby tego, jak było, a jak jest teraz, jak się zmienia świat. I ty to robisz i opowiadasz o tej historii, zupełnie nawet nie zapytane. Ja zapytałam o pogodę na planie, a ty od razu sama z siebie wspomniałaś, hej, hej, na tym planie wydarzyło się moim zdaniem coś niefajnego, nawet cię o to nie zapytałam. Tymczasem wspomniany wcześniej redaktor pisma, od momentu, kiedy no nie jedna osoba, tutaj mówisz o jednej, a ja mogę to potwierdzić, bo rozmawiałam z masą współpracowników Agnieszki Holland i oczywiście, że niektórzy się jej boją, jej charyzmy takiej, powiedziałabym, autorytetu, ale ja naprawdę z dziesiątkami ludzi rozmawiałam i tam nie pojawiały się historie jakby, wiesz, przemocowe, tak? Tylko bardziej takie jakby wspomnienia o twojej, no właśnie, o twojej autorytatywności. O rzucaniu talerzami też, nie? Taka sytuacja, tak, też, też była w PRL-u też, prawda? I też znowu ją sama... No, kiedy talerze były tanie, tak. W każdym razie wspomniany redaktor naczelny no nie zabrał jeszcze w ogóle głosu. Czyli kluczowa moim zdaniem, nie wiem czy twoim, jest ta rewizja i próba spojrzenia na to, jak było wcześniej i jacy my byliśmy wcześniej w świetle tego, co ludzie są już dziś gotowi powiedzieć o tym, jak się z tym czują. No tak, ale może słuchajcie, może facetom jest naprawdę trudniej dokonywać tego typu samoanalizy i uderzyć się w piersi i zobaczyć się z innej strony. Z pewnością. I są pewne zawody, które jednak tak skłaniają do autorefleksji, do tego, żeby spojrzeć na siebie z zewnątrz. I myślę, że zawód reżysera, ponieważ jest to taki zawód dyskursywny, taki zawód, który gdzieś się realizuje w dialogu z innymi ludźmi, że on może bardziej do tego skłania niż inne zawody. No ale nie będziemy się jak gdyby skupiać na mobbingu, bo nie o tym mamy dziś rozmawiać. To tylko jest taki w tej chwili ważny temat i też to, że ludzie często robią, jak im się wydaje, dla dobra i z dobrymi, najlepszymi intencjami robią czy mówią jakieś rzeczy, które potem okazują się, że wyleci ptaszkiem, a wróci kamieniem, prawda? Myślałam też o pokocie. W tej scenerii trudno o nim nie myśleć. I uzmysłowiłam sobie, że ten film by dzisiaj nie powstał. Nie byłoby na to środków. Nikt by być może nie dał mimo, wiesz, książki, która jest świetna i była świetnie przyjęta, mimo twojego nazwiska, za sterami filmu, bo państwo muszą to wiedzieć, że takie rzeczy oczywiście pomagają w zdobyciu finansowania. Filmy są bardzo drogie, kręci się je za no, kilka milionów złotych, kilkanaście milionów złotych, a dziś to jest tak kontrowersyjne, co wyście w tym filmie pokazały, co wyście pokazali, cała ekipa, ta wizja świata, że przerażające. Zmroziła mnie myśl o tym, że na tak film mocny, zaangażowany o czymś w Polsce byłoby dzisiaj trudno znaleźć pieniądze. Zgadzasz się z tym? No trudno byłoby chyba, ale nie wiem, czy to byłoby niemożliwe całkiem. No, teraz w ogóle jest trudno, bo mamy kryzys i mamy też kryzys kina, prawda? W związku z pandemią ludzie jakby znacznie ograniczyli swoje potrzeby chodzenia do kina. Mam nadzieję, że czasowo, ale to powoduje, że no, jest trudniej. Trudniej jest zrobić film, trudniej jest sfinansować film, szczególnie taki film, który nie jest z założenia tani i komercyjny jednocześnie, co jest rzadką kombinacją. Ale myślimy z Olgą i z kilkoma współpracownikami amerykańskimi, ponieważ po tym, jak ta powieść wyszła w Stanach Zjednoczonych i też film po latach się tam pokazał również, mieliśmy kilka takich propozycji, zainteresowań, żeby zrobić z tego miniserię, a myśmy też myślały o tym od jakiegoś czasu, więc może to się uda i powstanie po prostu amerykańska wersja Pokotu, bo akurat się świetnie się sprawdza w tamtej rzeczywistości.
To teraz pierwsze zaproszenie do, ale poprzedzę je cytatem, żeby może skrócić dystans, żeby troszeczkę pokazać Państwu inną twarz Agnieszki Holland. Przeczytam fragment mojej książki. Mało kto wie, jaką ona jest wspaniałą kucharką. Przy tym ma bardzo dobrą zasadę, że lepiej przyrządzić mało bardzo dobrego jedzenia niż dużo byle jakiego, mówi Andrzej Koszyk, przyjaciel. Spotkaliśmy się kiedyś u niej w Brytanii, we trójkę, ja, mój przyjaciel i ona. Pamiętam, zrobiła nam ucztę z bardzo drogich ostryk, a potem jedliśmy wspaniałe na płonącym drewnie pieczone kotlety wołowe. W Brytanii, dodaje Paweł Pawlikowski, reżyser, po prostu jest odcięta od wszystkiego. Jest gospodynią, coś reperuje, znajduje antyki, ciekawe stare meble. Ten dom jest ich pełny. No właśnie, Agnieszka Holland jest też osobą ciepłą, bardzo otwarty dom prowadzi i tym samym chciałabym Państwa do tego, do tej otwartości zaprosić i zapytać, czy na tym etapie już ktoś chciałby o coś zapytać. Pan chyba tak. Ja mam dwa pytania. Musimy poczekać na mikrofon, żeby się zarejestrował dźwięk dla naszych internautów. Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy pani rodziny, a drugie może studiów, ale trochę naokoło, więc najpierw propos rodziny. Pani siostra parę tygodni temu robiła film w moim mieście i to mnie wspomniało w ogóle, że pani ma siostrę. I teraz moje pytanie jest, jak wygląda relacja między paniami i czy jest jakaś forma rywalizacji, bo jednak pani jest bardziej znana niż pani siostra. Natomiast drugie pytanie to będzie trochę naokoło poprzez film Szarlatan, który na mnie wywarł duże wrażenie. Na tyle, że ja później nawet sprawdzałem tą historię Jana Mikulaszka w czeskich źródłach jako tu mieszkaniec pogranicza i tutaj okazało się, że pani jednak pozmieniała pewne rzeczy w biografii. Pani wyrzuciła jego żonę, dała mu partnera homoseksualnego i może ta homoseksualność nie jest nigdzie potwierdzona. Nie jest to zaprzeczona, ale ten. I pani wprowadziła taki rys okrucieństwa, szczególnie przez tę scenę, którą wielu ludzi, bo czytałem recenzje te, takie, które ludzie dają na portalu i wielu ludzi się nienawidziło tej sceny z kotkami, w której on odczuwa pewne zaspokojenie w zabijaniu tych kotków nawet, pewną przyjemność. Nie mogę się powstrzymać. I po prostu to mi później przypomniało, jak byłem w Pradze i byłem otoczony tymi różnymi maskarami ezoterycznymi, które się tam wychylają na placu Wacława, Bafometami i tak dalej, że to jest miasto kabalistów i taką starą gnostycką teorię o kainitach, czyli synach Kaina, znaczy, ale też w tej teorii jakby ojcem Kaina nie był Adam, był Satan, czy też Lucyfer. Dlatego na przykład Ewa jest, i zawsze Ewa jest pokazywana w objęciach węża, a nigdy Adam. Ale kainici jakby mieli cztery cechy, tak? To zabijanie, biseksualizm, specjalne zdolności, zaraz dojdę, specjalne zdolności i kłamstwo, i kłamstwo. I teraz moje pytanie, bo pani studiowała w Pradze i pani była otoczona tą atmosferą. Czy mój taki ten ezoteryczny trop jest właściwy, czy nie? I czy ta atmosfera, ta ezoteryczna Pragi, która jest tam wszędzie w architekturze praktycznie, ona jakoś na panią wpłynęła i była pani tego świadoma? To bardzo piękna i ciekawa wypowiedź, więc tak. Nie wiem, dlaczego żeście sykali, bo... Bardzo ciekawe pytania. Tak, sama je sobie zadawałam pytanie o siostrę i tutaj rozmawiam także z siostrą Agnieszki w tej książce. No o siostrę to mnie mniej zaciekawiło, natomiast taka analiza filmu mi bardziej ciekawi, przepraszam. No bo, oczywiste, tak. Ja jestem biografką, więc życie ciekawi mnie troszkę bardziej. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to nie jest tylko siostra, ale również córka, która również jest reżyserką. Mój były mąż teraz już nie pracuje, ponieważ jest schorowany, ale ojciec mojej córki, Laco Adamik, był wybitnym reżyserem telewizyjnym, a potem operowym. Kompozytorem filmowym jest mój siostrzeniec, Antek Komasa-Łazarkiewicz,
który ostatnio wspólnie ze swoją żoną komponował muzykę do moich filmów. Moja siostrzenica Gabrysia Łazarkiewicz-Sieczko skończyła szkołę filmową w Gdyni, reżyserię, a na razie ma dwoje małych dzieci, więc zajęła się pisarstwem scenariuszowym i myślę, że jest naprawdę utalentowana. Także do filmu, który pragniemy zrobić na jesieni, jeśli nam się uda zebrać środki, współpisała scenariusz. Więc jak widzicie, to jest klan. To jest klan. Niektórzy zresztą to mówią z taką niechęcią i pewnym przekąsem. Niektórzy z życzliwością. Właśnie wczoraj, czy przedwczoraj napisała do nas Jola Dygaś i Łukasz Maciejewski, którzy prowadzą festiwal w Cieszynie i w czeskim Cieszynie, Kino na Granicy, że mają na jakiś taki jubileuszowy rok właśnie taki projekt finansowany przez Wyszehrad, żeby zrobić jakby taki przegląd i spotkanie tego klanu. Tylko im węgierskiego elementu brakuje, bo jest czeski, słowacki, polski, oczywiście i niemiecki, bo... Trzeba jakiś ślub na szybko zaaranżować z jakimś węgierskim filmowcem. No wiesz, filmowcem. Akurat mama Laca była z domu Ferenc, to wiesz, Słowacja tak naprawdę się nazywa Horne Uhorsko, czyli Górne Węgry, więc myślę, że może się nam uda przemknąć z takim tym. Także to, żeby nie nudzić, jest to oczywiście z jednej strony trochę trudne czasami i takie myślę, że Magdzie czasem może być trudno, że jak na przykład jak robimy coś wspólnie, a zrobiliśmy wspólnie z Magdą i z Kasią serial Ekipa, a potem z Kasią robiłam wiele rzeczy wspólnie, między innymi Pokot i zwykle potem przez to, że jestem bardziej znana i taka no jakby... Medialnie obecna, to następuje coś, co nazywam holandyzacją tej wspólnej pracy, czyli i to samo spotkało zresztą Karolinę, która napisała książkę, z którą ja mam tyle wspólnego, że ta książka jest o mnie, ale jak jesteśmy na spotkaniach czy coś, to często w najlepszym razie mówią, żeśmy wspólnie to napisały, a w najgorszym po prostu właściwie przedstawiają jako prowadzącą. Co dla biografki jest trochę kłopotliwe z tego powodu, że mi bardzo zależy na uczciwości. To znaczy naprawdę bardzo też starałam się na dystans trzymać w tej relacji, mimo, jak państwo wyczuwacie, takiej sympatii, którą musiałam trzymać na wodzy, żeby zachować tę obiektywność. I potem takie wspólne pisanie tego typu książki, to jest festiwal literatury, więc myślę, że to akurat ważne, żeby powiedzieć, że ten gatunek ma to do siebie, że trzeba w nim zachować do któregoś momentu obiektywność. No, i wtedy to może być... Czyli nie dać się uwieść. Nie dać się uwieść, być czujnym i jakby takim mieć to ucho nastawione też na to, co mówią inni. No właśnie, co mówi Gabrysia Łazarkiewicz, co mówi Antek Komasa Łazarkiewicz, co mówi Magdalena Łazarkiewicz, jak ludzie wokół tą sytuację holandyzacji odbierają, ale także co mówią współpracownicy, co mówią dzieła, bo to jest też, to było jak dla mnie, jako dla dziennikarki filmowej ważne, jak kino Agnieszki Holland, jak jej scenariusze, jak jej i twórczość komunikuje jej życiu. Także dziękuję, Agnieszko, że o tym mówisz, bo faktycznie tak jest. No ale to taka siła rzeczy, tak jest. No, sławne osoby i autorytety. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Dokładnie, tak. Dokładnie. Ale już nie przerywam. Tak, ale staram się jednak z tym walczyć, bo to jest też dla mnie przykre się nagle, czy jakbym komuś kradła jego pracę. A nie jest to, dalibóg, moją intencją. Jestem dumna z moich współpracowniczek i współpracowników i bez ich talentu i wielkoduszności myślę, że nie udałoby mi się zrobić bardzo wielu rzeczy, które udało mi się zrobić. Teraz wracając do Szarlatana, więc jeśli chodzi o żonę, znaczy tak, żeby zacząć. To jest biografia, która jest częściowo wyobrażona. Między innymi dlatego, nie tyle przeze mnie, chociaż ja właśnie dlatego, że mnie to tak uwiodło, mnie to, co jest tam pewną teorią na temat tego człowieka i pewną kreacją, ale przez scenarzystę Marka Epsteina, który zresztą jest bardzo rzetelnym scenarzystą przygotowującym się bardzo starannie do historycznych scenariuszy i on dokonał taką naprawdę rozległą dokumentację. I ta dokumentacja nie mówiła zbyt wiele o tym człowieku, ponieważ nie była to postać, która miałaby swoich biografów, czy która była znana poza tą swoją działalnością, uzdrawianiem ludzi przy pomocy ziół.
ziół, kombinacji ziół i szczególnym talentem diagnostycznym na podstawie oglądu moczu. Natomiast cała reszta, to tam trochę było, no były spisy sądowe oczywiście, jakieś inne spisy sprzed wojny jeszcze, różne relacje, więc te fakty historyczne, które tam są podane, są prawdziwe. Natomiast jego fakty biograficzne są częściowo wykoncypowane, ale nie są nieoparte na jakichś świadectwach czy na jakichś intuicjach. Jeśli chodzi o żonę, on ożenił się rzeczywiście z jedną panią, która była bogatą wdową, miała znaczy ogród duży. Jemu chodziło, myślę, żeby opuścić dom rodzinny i ojca, z którym miał konfliktowe stosunki i osadzić się jako na swoim. Ale po roku się rozeszli i nigdy właściwie się już nie widywali. Ona chciała rozwodu nawet i on odmówił z powodów religijnych. Jeśli chodzi o jego asystenta, tam było dwóch pod rząd, czy trzech, już nie pamiętam, ale jeden, który zresztą jest z nim sfotografowany kilkakrotnie i te fotografie są dość wymowne, mieszkał z nim przez jakoś 10 lat czy więcej i wspólnie z nim zresztą został oskarżony w tym sfingowanym procesie. No, wszyscy mówili, że ich łączy coś więcej niż tylko zależność pracy. Także to nie zostało wzięte z powietrza, ale oczywiście nie wiedząc tylko tyle, trzeba było sobie wyobrazić co innego. Ta sprawa jego okrucieństwa, to nie chodzi o takie okrucieństwo bezinteresowne, raczej chodziło nam, żeby przeprowadzić to, co żeśmy starali się określić jako strach przed nieuchronnością śmierci. To, że on się z tym nie mógł pogodzić i że to wywoływało w nim jakiś rodzaj takiego napięcia i agresji. To się zaczęło w czasie I wojny światowej, kiedy on się znalazł w plutonie egzekucyjnym, gdzie miał strzelać do dezertera swojego kolegi. I najpierw nie chciał tego robić, ale kiedy zaczął to robić, to już nie mógł przestać. I podobnie z tymi kotkami. Kazano mu utopić te koty. To znaczy nie było tak, że on zabił koty, które miały żyć. No, nie mógł przestać. No tak, no takiego żeśmy dziwaka pokazali. Ale to był pani pomysł, czy scenarzysty? To był jakoś, znaczy to było w scenariuszu, ale pewna, że tak powiem, no to co innego jak coś jest w scenariuszu, a co innego jak potem się to pokaże, nie? Można to różnie pokazać. No więc ja się zdecydowałam to pokazać tak brutalnie, co oczywiście jest zawsze problematyczne i może się nie podobać. Mnie się zdawało, że to pokazuje jego dwoistość właśnie, że z jednej strony jego misją życiową jest, żeby uzdrawiać ludzi, a z drugiej strony w momencie, kiedy nie może kogoś już uzdrowić, nagle jakby pragnie go zabić. A ezoteryczna atmosfera Pragi? Ezoteryczna atmosfera Pragi, no 5 lat w Pradze to się musi udzielać. Zresztą ja tam jadąc byłam zafascynowana i pisarstwem, i życiem Franza Kafki i chodziłam jego śladami i on również był, jak gdyby dużo z jego wyobraźni, tej szczególnie surrealistycznej, tej takiej onirycznej na pograniczu jawy i snu, się wzięło właśnie z tej, no z Pragi, z tego ducha Pragi. Już nie mówię o Golemie, prawda, który też gdzieś tam jest obecny. I Kafka mieszkał zresztą prawie całe życie w obrębie Starego Miasta, bardzo blisko staromiejskiego Namiesti i cmentarz starego cmentarza żydowskiego i żydowskich starych synagog, więc to po prostu było jego uniwersum i moje uniwersum przez te 5 lat. Jest pytanie? Czy kontynuujemy? Na razie kontynuujemy. Jeśli możesz, Agnieszko, bo nie wiem ile możesz, ale już wspomniałaś Kafkę. Tutaj pan wspomniał z kolei jakby film, który częściowo jest biograficzny, zresztą w przypadku twojej twórczości, kiedy mówisz nawet o postaciach autentycznych, to filtrujesz to oczywiście przez własną wrażliwość i szukasz sposobu. Jak sama wielokrotnie mi mówiłaś, takie proste biografie, proste biopiki cię w ogóle nie interesują, ale z kolei bardzo często trafiają do ciebie teksty, scenariusze o życiu autentycznych postaci. I nie wiem, czy możesz opowiedzieć publicznie o tych projektach, które być może się zbliżają, zwłaszcza, że to jest festiwal literatury, a postacie są literackie, prawda?
Tak, no ja po Mikolaszku już sobie powiedziałam, że już no, zrobiłam takich jakby biograficznych filmów, mimo że żaden z nich nie był klasyczną biografią. Ileś tam i że w ogóle jakby nie lubię tego gatunku, nie lubię takich właśnie klasycznych biografii, gdzie autor sobie, gdzie autor korzysta przede wszystkim z oficjalnej wersji tej biografii, bo mi się wydaje, że nie znamy prawdy o nikim, nawet o sobie średnio i wierzyć w to, że się uda opowiedzieć prawdziwie czyjeś życie, trzymając się jakichś faktów, które są łatwe do zdokumentowania, to jest jakąś iluzją, bo nigdy nie wejdziemy do tego, co się naprawdę w tym człowieku działo i do tego, co jest ukryte. Więc zamiast udawać, że się robi prawdziwą wersję czyjegoś życia, można się tym życiem inspirować i szukać jakiejś prawdy, która jest moją o nim prawdą. No i tak się złożyło, że dostałam ostatnio kilka takich, znaczy mam w tej chwili jako realne projekty kilka projektów, które właśnie są niestety scenariuszami opartymi o twórczość i życie pisarzy, z tym niektórych dla mnie bardzo ważnych, właśnie takich jak Kafka. Mam scenariusz, który dotyczy umierania George'a Orwella. Ostatnio mi posłali scenariusz, no jeszcze go nie przeczytałam, więc to raczej myślę, że nie wydaje mi się, żeby... Ale kogoś, kto jest dla mnie też szalenie ważny jako postać i jako pisarz, czyli Alberta Camus. No i Jerzego Kosińskiego. Bardzo ciekawy scenariusz, właśnie taki nieoczywisty bardzo. No więc na pewno nie zrobię tych wszystkich filmów, ale myślę, że Kawkę tak, bo to jest projekt, który rozwijam wspólnie z tym, że Markiem Epsteinem i z producentką filmu Szarlatan, z którym się bardzo zaprzyjaźniłam i ten Kafka tak jakby naturalnie nam się urodził, z tym, że ma to być jakby taka, nie wiem, no taki trochę sen o Kafce, trochę taki kolaż czy puzzle, nie wiem jak to określić. Staramy się to tak napisać, żeby to było ciekawe i emocjonalnie jakoś wciągające, ale jednocześnie, żeby to nie było o tym, jak się zaręczył, a potem rozręczył, a potem ojciec był taki, a ten był śmaki, wiecie, żeby to nie było o tym. Tylko, nie tylko o tym i nie tylko w taki oczywisty sposób. No ale tak właśnie się złożyło, że właśnie takie literackie są te moje. No, Kafka jest ciekawy, bo pojechałyśmy z Szarką, tą producentką jeszcze angielską, naszą partnerką, na festiwal do Berlina, na takie market koproducentów, gdzie się szuka, ma się projekt i szuka się koproducentów do tego projektu. I myślałyśmy, że będziemy mieć może 5-6 spotkań. Zgłosiło się 80 producentów z całego świata. Okazało się, że wszyscy chcą być naszymi partnerami i wszyscy chcą robić film o Kawce, w ogóle nie znając scenariusza i mówiąc, że to nieważne. Więc to pierwszy raz mi się zdarzyło w moim długim życiu zawodowym i nie wiem, co z tego wyniknie. W każdym razie najbardziej mnie jakby tak zaskoczyło, kiedy przyjechał producent z Tajwanu i powiedział, że absolutnie musi być naszym głównym koproducentem. A na pytanie, dlaczego z Tajwanu, nagle on powiedział, oh, Kafka is big, huge in Asia. I wtedy sobie przypomniałam, że rzeczywiście siedząc w Pradze, ostatnio spędziłam tam dużo czasu kręcąc Gorejący krzew, a potem Szarlatana, spotykałam co i róż wycieczki azjatyckich turystów śladami Kafki. Oni szli tymi śladami Kafki, zresztą chcemy włączyć te różne takie współczesne sytuacje do tego scenariusza. No i to są czasami rzeczywiście surrealistyczne sytuacje, łącznie z Muzeum Kafki, które jest naprzeciwko Muzeum Szwejka i które jest tak zrobione trochę jak Disneyland, to żeby, jak Dom Grozy w Disneylandzie, żeby nas przestraszyć tam. Może Disney wyprodukuje film o Kafce? No. Duże studio, duży budżet, Agnieszko. No wiesz, jak pierwszy raz robiłam z dużym studiem i takim względnie dużym budżetem, czyli Tajemniczy Ogród, to dostałam takiej alergii, że nie mogłam jeść ryb i owoców morza przez 15 lat. I potem zrozumiałam, że to nie była reakcja na krewetki, tylko na pracę z dużą wytwórnią amerykańską, więc chciałabym móc to jeść już teraz do końca życia. Ale został piękny film, Tajemniczy Ogród. Myślę, że Kafkę zrobimy bez. Mm. Ponieważ... Szczególnie, że Azjaci są zainteresowani.
Teraz tak trochę z grubej rury bym chciała i tak bardziej na poważnie, bo dyskusja, zwłaszcza jak dużo siedzimy przed ekranem, a dużo siedzimy, ja siedzę dużo, Agnieszka, mogę Państwu zdradzić, mam nadzieję, że się nie obrazisz, też dużo lubisz scrollować. Zresztą w książce o tym piszę, więc już wyszło. I tak nam się gdzieś wątki rozjeżdżają, mam wrażenie, jakoś zbaczamy. Nie mówię tu, chociaż to Państwo ocenią, ale my w naszym życiu i w naszym takim percepcji świata tego, co jest ważne, a co nie, myślę, że trochę zbaczamy. I chciałam Ci zadać takie pytanie, które może zabrzmi za szeroko, ale zaryzykuję. To znaczy, co jest ważne teraz i na czym się powinniśmy skupić, jakbyśmy zeszli z tego fejsa? No mów, mów. Psy się zbuntowały. To co jest ważne? Przepraszam Cię, ale co jest ważne? Psy są ważne. To na pewno. Agnieszka ma swojego ukochanego pupila Berka, ja moją ukochaną pupilicę Mewę. No ale nie, serio. To znaczy, jakbyśmy teraz się chcieli jakby, wiesz, skupić na tym, gdzie ta uwaga powinna być skierowana, żeby jakoś sobie poradzić w tych trudnych czasach, które nas czekają. Przepraszam Państwa, jeśli mam nadzieję, że się nie obrazicie, że ja tak próbuję nas ściągnąć na ziemię, ale rzeczywistość nas ściąga. No słuchajcie, ja nie chciałabym tutaj kazań wygłaszać, więc jest wojna. Wojna jest obok nas, może być również bliżej. Codziennie giną ludzie i walczą ludzie, którzy są dokładnie tacy jak my i nie oczekiwali wcale, że za chwilę ich dom zostanie zbombardowany, a ich życie rozbije się w strzępy jak filiżanka. No i to stawia przed nami jakieś pytania i czujemy i boimy się, czego się boimy najbardziej, to tego, że zaczniemy coraz bardziej uważać to za coś zwykłego i że zgodzimy się na normalizację tej sytuacji. My tutaj, ale przede wszystkim Europa Zachodnia czy Ameryka i że świat w nadziei, że powstrzyma jakiś kolejny mordor, sprzeda tę Ukrainę, czyli również w następstwie i nas. I to jest realne niebezpieczeństwo w tej chwili. Nie chciałabym się posuwać do analogii, ale robiąc moje holokaustowe filmy, a potem Obywatela Jonesa, robiłam to, ponieważ miałam wrażenie, czułam już od bardzo dawna, że ta druga wojna światowa się nie skończyła nigdy, że ona tak przysnęła i sobie śpi. Była pewną szczepionką, szczególnie dla Europy, przeciwko nacjonalizmowi i dzięki niej powstała tak wyjątkowa organizacja jednak jak Unia Europejska, ale ta szczepionka się wyczerpuje i w tej chwili ona już nie działa. Pytanie, czy wojna w Ukrainie jest takim boosterem, który nas uodporni na te właśnie zagrożenia, czy też odwrotnie. I ponieważ nie wiemy, jak świat się potoczy, już nie mówię o klimacie nawet, chociaż o nim by należało mówić w świetle tego, że w mojej Brytanii, w której nigdy nie jest w lecie więcej niż 27 stopni, przedwczoraj było 42, i że hortensje już więdną, a w ogrodach angielskich, które tak pięknie pokazywałam w Tajemniczym Ogrodzie, już nie można sadzić tych roślin, które się sadziło. One po prostu już nie znoszą tego klimatu, gdzie tak mało pada i gdzie jest tak gorąco. No więc żyjemy w takim bardzo trudnym momencie i czy mamy od tego uciekać, czy mamy się z tym jakoś zmierzyć, czy w ogóle poszczególny człowiek, obywatel, obywatelka może się z tym mierzyć, czy nasza empatia powinna się wyrażać głównie przez to, że pomagamy konkretnym ludziom, czy to nie wystarczy, czy trzeba coś więcej, jaka jest odpowiedzialność polityków, jaka jest nasza odpowiedzialność jako obywateli za to, co robią politycy, czy Rosjanie są odpowiedzialni za Putina, czy my jesteśmy odpowiedzialni za PiS, który w tej chwili rządzi, nie porównuje ich, chociaż niektóre pomysły Putina PiS przejmuje i skwapliwie, przynajmniej ideologiczne,
wprowadza. Myślę tu o nagonce na homoseksualistów, na LGBT, myślę tutaj o nacjonalistycznych, takich nienawistnych elementach tej polityki. Myślę również o rozwalaniu wolnych mediów czy systemu podziału władzy i praworządności. Więc myślę też o tym, co się dzieje na granicy białoruskiej, gdzie w przeciwieństwie do tej ukraińskiej, gdzie nasi rodacy wykazują i my wszyscy wykazujemy tak ogromną empatię i wielkoduszność wobec uchodźców. Na granicy białoruskiej ci uchodźcy, którzy też uciekają przed wojną, tyle że mają ciemną skórę i są używani przez Łukaszenkę i Putina jako rodzaj nacisku na nas i na Unię. Wobec nich możemy w świetle naszych możliwości wojskowych i państwowych stosować najbardziej wyrafinowane okrucieństwo. Więc gdzie my w ogóle jesteśmy dzisiaj jako ludzie, jako Europejczycy, jako Polacy, jako ludzkość i przed jakimi wyzwaniami stoimy? I kiedy patrzę w tę przyszłość, to szczerze mówiąc trudno mi nie być przerażoną, bo kiedy patrzę właśnie na to, jak ci bezwzględni rozgrywają dzisiaj naszą przyszłość, kiedy Putin, który przekonał się, jak łatwo jest z nas destabilizować właśnie odkręcając kurki z coraz większą ilością ludzi uciekających przed głodem i wojną. Co zrobimy, kiedy ich będą znowu miliony, miliony, miliony? A tak będzie, jeżeli Afrykę ogarnie głód. Co będziemy robić? Czy będziemy bombardować te łodzie? Czy będziemy do nich strzelać? Ile murów wybudujemy? Czy to nas przed czymkolwiek uchroni? To są takie pytania, które nie są akurat przyjemne na przyjemny, ciepły wieczór i miłe spotkanie. Więc no ale myślę, że trzeba o tym mówić, że nie ma co chować głowy w piasek, że przed każdym z nas te pytania gdzieś tam stają. No wiesz, ale oczywiście w tragedii, koszmarnym wydarzeniu, jakim był 24 lutego i wszystko, co nastąpiło po, jednak, no nie wiem jak dla ciebie, ale jak dla mnie to, co się wydarzyło w Polsce, patrzenie na solidarność Polaków z Ukraińcami, to jednak było coś niezwykle budującego. Pięknego, prawda? Pięknego zupełnie. No tak, i myślę, żeśmy polubili nas też, wszystkich. Polubiliśmy siebie szlachetnych. Myślę, że się wszyscy lepiej czujemy z tego powodu, że możemy w taki sposób patrzeć w lustro. I nie tylko my, bo ja jestem we Francji głównie, byłam też w różnych miejscach i właściwie wszędzie w tej chwili znowu, po tym jak Polacy się stali takimi, no jak gdyby źródłem takiego rozczarowania i niechęci w ciągu ostatnich paru lat, to znowu jakby bycie Polakiem, to znaczy, że chcą ci zafundować drinka, prawda? Co najmniej. Mhm. Więc to jest fajne. I rzeczywiście pomogliśmy ogromnej ilości ludzi. No pytanie jest tylko, jak długo można pomagać w taki sposób? To znaczy, czy rzeczywiście możemy oddać nasze mieszkania czy nasze domy obcym ludziom i myśleć, że tak, po prostu się tak długo nie da na ogół. Nie jesteśmy tak bogatym krajem, ten zasób mieszkaniowy nie jest tak bogaty, żeby to się dało załatwić w taki sposób na zasadzie pospolitego ruszenia. Sama mam taką sytuację, że mam mieszkanie nieduże w Warszawie, gdzie planuję być od początku września z powodów zawodowych i rodzinnych. I na okres, kiedy mnie nie było teraz przez prawie pół roku, to znaczy od marca, to dałam to mieszkanie matce i córce z Charkowa. One chciały wrócić w czerwcu, już miały taką chęć, że wrócą. No i w tym momencie, kiedy już były zdecydowane wrócić, tym bardziej, że mama miała tam zdawać maturę, to zbombardowano dom obok ich domu. No i okazało się, że bombardują tam znowu co codziennie niemal. No i nie wróciły. I na szczęście jest taka sytuacja, że się coś znalazło dla nich, ale gdyby się nie znalazło, a jest bardzo trudno w Warszawie teraz o jakiekolwiek mieszkanie, no to co ja bym zrobiła w tym momencie? No przecież mnie nie wyrzuciła na bruk.
No ale z kolei, żebyśmy w jednym, praktycznie w dwóch pokojach, tak, mieszkali dłużej niż i ze mną pracującą w domu i z psem, który nie jest łatwy, byłoby trudno. No i myślę, że wielu z moich przyjaciół stoi przed takim dylematem. W związku z tym, już nie mówiąc o tym, że w związku z tym zacznie się szkoła, jest nagle, nie wiem, ćwierć miliona czy więcej nowych dzieciaków w szkołach, które i tak pękają w szwach, nie ma nauczycieli. Wiadomo, jak wygląda służba zdrowia. Ludzie zaczną się niecierpliwić. Bardzo łatwo będzie zwekslować wszystkie kłopoty właśnie na ukraińskich uchodźców. Tego się boję, że to jest... Boję się, że to jest plan, przynajmniej jeden z możliwych planów władzy na poradzenia sobie z rosnącym niezadowoleniem związanym z kryzysem ekonomicznym i z cenami surowców i tak dalej. I z inflacją. Więc cieszę się, że jest trochę tak, że taki karnawał Solidarności, chociaż za tą straszną cenę nieszczęścia, tragedii tego kraju się w Polsce odbył. Tylko wiem, że karnawały się kończą i musimy być przygotowani na długą drogę i mieć siłę, żeby się zmierzyć z tymi wyzwaniami. I stan wojenny też się kończy. W tym sensie, widzisz, wspomniałaś karnawał Solidarności. Od razu mi przychodzi do głowy, tak jak państwo, mamy na widowni, czego nie widzą internauci, reprezentantów wszystkich pokoleń i mi pisanie tej książki i też wracanie do historii, do twojego życia tak pełnego w dramatyczne zwroty akcji. Stan wojenny zastał cię w Szwecji. Nie mogłaś już wrócić do kraju, musiałaś jechać do Paryża i z tamtej perspektywy to wydawało się z pewnością katastrofalne, tragiczne i to wszystko mija. To jest jedna taka jakaś oczywiście naiwna zupełnie myśl, która mi się nasuwa na język, żeby tak nie kończyć, bo jeśli chodzi o czas, to on gdzieś będzie się powoli nam kurczył. Chciałabym jakimś pozytywnym akcentem, więc czy to wszystko mija, to nie jest zbyt naiwne. Ach, mój miły Augustynie, wszystko minie, jak pisał Andersen. Czytajmy książki dla dzieci i będzie nam lżej. Jeśli jeszcze jakieś pytania by były, to oczywiście mikrofon może powędrować. Ale chyba nie widzimy, więc... Pani tutaj ma. A, jest, przepraszam. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Anna Klimecka, Centrum Kultury w Pieszycach. Kłaniam się pięknie. Film to również muzyka. Mam pytanie, jakim kluczem się pani kieruje, biorąc muzykę do poszczególnych filmów? Czy jest to muzyka klasyczna? Co też kieruje pani duszą? Bo na przykład Czajkowski to wrażliwość, Beethoven to harmonia. Nie wiem, w którą stronę idzie pani, dobierając muzykę do poszczególnych filmów? Dziękuję. Ja zrobiłam jeden film, który był oparty w 90% na muzyce istniejącej, czyli film o Beethovenie, Kopie Mistrza. To było... Nie jestem osobą wyjątkowo muzykalną, ale było to jedno z takich właśnie najpiękniejszych doświadczeń dla mnie. Obcowanie z tą muzyką i takie wymyślanie, w jaki sposób ona może nagle nabrać nowych znaczeń dzięki temu, że staje się częścią opowieści filmowej. Dokomponowaną tam muzykę, której jest niedużo, ale która jest ważna, zrobił Antek Łazarkiewicz, Komasa Łazarkiewicz, właśnie wspomniany tu już mój siostrzeniec, który jest bardzo zdolnym kompozytorem, bardzo inteligentnym i bardzo inteligentnym filmowcem, dzięki temu prawdopodobnie też, że wyrastał w filmowej rodzinie. Jego ojciec Piotr Łazarkiewicz, który zmarł jakieś, no ile, 13 lat temu już chyba, był również reżyserem i muzykiem też. Więc Antoni do tego filmu o Beethovenie dokomponował kompozycję fikcyjnej bohaterki, kopistki Beethovena Anny Holz oraz zrobił coś, co jest bardzo trudne, to znaczy zdekonstruował fragmenty 9. symfonii Beethovena
i jak gdyby pokazał muzycznie proces, jak to się rodziło, jak to się komponowało, jak to brzmiało w jego głowie, kiedy on to komponował. Potem żeśmy z angielską, z londyńską orkiestrą to nagrywali, oni byli dość wstrząśnięci tym, także to było super ciekawe doświadczenie, takie i muzyczne, i takie, no nie wiem, jakieś takie kreacyjne. Natomiast co do innych filmów, to niektóre filmy potrzebują muzyki, inne nie potrzebują muzyki. Każdy film potrzebuje innej muzyki jakby, bo każda opowieść ma w sobie jakąś taką wewnętrzną narrację, czy wewnętrzny rytm, czy wewnętrzne napięcie, które wymaga czegoś innego. Na przykład do Pokotu się najbardziej kłóciłam z Antkiem, bo dużo właśnie z nim głównie pracowałam w ostatnich latach, no już od dość dawna, od jakiegoś 2001-2002 roku. On zaczął bardzo młodo, on skomponował pierwszy fragment, kiedy miał 14 lat czy 13. A do Tajemniczego Ogrodu? Do Tajemniczego Ogrodu, tak. To jest dobra anegdota, to wam mogę opowiedzieć. Do Tajemniczego Ogrodu muzykę robił wtedy bardzo taki wzięty polski kompozytor i utalentowany Zbyszek Preissner, który znany z filmów Kieślowskiego bardzo, światowo wtedy się stał znany. I on komponował tę muzykę, to było zresztą trudne, bo studio domagało się tego, żeby wszystko było wesoło, a polski kompozytor, którym muzyka zawsze brzmi tak trubienno, pogrzebowo, no to on nie umie, żeby było wesoło. Więc to były ciągłe konflikty, bo on pisał to w minor, a oni chcieli, żeby to było major i nie wiem, jak to jest po polsku. No, ale, dur i mol. Dur i mol. No ale w końcu jakoś to szło z tą kompozycją tej muzyki i była tam scena taka, że dzieci mają wymyśleć taki szant, magiczny szant przywołujący tego ojca, kiedy już ten chłopczyk już nie jest kaleką i oni chcą, żeby ten ojciec wrócił i zobaczył, że Tajemniczy Ogród żyje, a jego syn nie jest kaleką i chodzi. A ten ojciec gdzieś się tam pętał po zagranicach, nie chcąc wracać, bo mu się nie podobało, że tak smutno w jego domu i miał depresję. No i właśnie ten szant, one przy ognisku, te dzieci jak gdyby przywołują tego ojca. No i co ten Zbyszek napisał, to te dzieci w ogóle nie chciały wykonywać. Nie mówiąc o tym, że to było jakieś takie sztywne i sobie uświadomiłam, że to jest troszkę tak jak dziecięce rysunki, ktoś podrabia, prawda? Zawsze to jakoś tak wygląda nieprawdziwie. No ale w domu mojego przyjaciela w Londynie, który jest takim zamożnym człowiekiem, ma piękny dom i tam między innymi pokój muzyczny, także tam był fortepian i wszystko, żeśmy siedzieli. Była moja córka Kasia, która była moją asystentką biurową przy tym filmie. W życiu nie miałam tak potwornie złej asystentki. Była tam taki bałagan, że do mojego biura nikt nie mógł wejść. No i była jej przyjaciółka od niemowlęctwa, Karolina Ochab, która jest teraz słynną dyrektorką Teatru Nowego Warlikowskiego. Był ten Antek właśnie, gówniarz taki, i Zbyszek Preissner. I mówiliśmy o tym właśnie, że nie można tego zrobić i Antek mówi w pewnym momencie, może ja spróbuję. A Zbyszek mówi, no spróbuj. A Karolina już wtedy miała kiepełę jednak. Mówi, dobrze, ale nie zrobi tego za darmo. Musimy się umówić, co będzie, jeżeli to wejdzie do filmu. Preissner mówi, no co będzie? Będzie się cieszył, że wejdzie do filmu. Karolina mówi, o nie, ja jestem jego agentką i musimy spisać umowę. Więc na wszelki wypadek spisali umowę, w której również były prawa do tego fragmentu zapisane i 500 chyba funtów. No i Antek poszedł do tego pokoju muzycznego, coś tam brzdąkał i wrócił z tym szantem, który był fantastyczny zupełnie. I napisał i słowa, i melodię. Słowa takie magiczne i po angielsku to wszystko napisał. I następnego dnia żeśmy zrobili próbę w studio z dzieciakami, one natychmiast to złapały. No jak państwo widzieliście Tajemniczy Ogród, to możecie sobie przypomnieć taką scenę i właśnie to jest to. No i rzeczywiście potem Zbyszek troszkę się tak jakby targował, ale już zrozumiał, że niestety z dziewczynami nie wygra. No chyba i już nie pracowaliście potem razem. No ale nie z tego powodu. Natomiast pracowałam potem z Jankiem Kaczmarkiem, który zapisał Antka, tego szczeniaka, do Stowarzyszenia Kompozytorów Amerykańskich i dzięki temu Antek mógł dostawać tantiemy za ten swój kawałek, który miał metryczkę i wszystko. I muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy w życiu zarobił tyle, co za ten Tajemniczy Ogród.
Można zadać pytanie? Są jeszcze jakieś pytania? Tak, tak. Słychać? Ja mam pytanie. Pytanie. Co panią najbardziej poruszyło, co było najbardziej żywe w tych filmach, które pani dobiła? Pani przeglądała mnóstwo tych scenariuszy, to tyle filmów pani zrobiła. Co było takie, co panią tak najbardziej ubodło, poruszyło do żywego? Dziękuję. W trakcie czytania scenariusza? No, w całej tej historii też kręcenia tych filmów, tak? Wie pan co, jak się już kręci, to jest trochę jak chirurg robi operację. To znaczy musi, w sumie, tak, musi się tak wychłodzić jakby z takim dystansem, tak technicznie do tego podchodzę troszkę, żeby to wyszło, żeby było skuteczne i tak by jakby emocji już takich, żebym na przykład coś kręciła i płakała, to nie mam. Natomiast myślę, że to sobie uświadomiłam w pewnym momencie, że fakt, że zrobiłam 3 filmy, które dotykają Holokaustu, czy mówią o Holokauście wręcz. Napisałam kilka scenariuszy na ten temat, między innymi Korczaka, zrealizowanego później przez Andrzeja Wajdę. To spowodowało, że właściwie z tym tematem i w tym świecie spędziłam no, ponad 7 lat życia, bo to dokumentacja, pisanie, realizacja, to wszystko jest bardzo długie, w każdym filmie to jest długi okres. I w pewnym momencie, jak dostawałam, ponieważ te filmy wszystkie miały jakieś powodzenie, w świecie również i każdy z nich dostał nominację do Oscara, to bardzo dużo kolejnych jakichś propozycji z tym związanych albo z innymi nieszczęściami tego świata i zbrodniami przeciw ludzkości wylądowało na moim biurku i uświadomiłam sobie, że już, że po prostu nie mogłabym już, że znaczy jest pewna suma nieszczęścia, którą człowiek przepracowuje w taki zimny sposób, ale która się osadza i powoduje, że mam taki, a nie inny stosunek do ludzkości, ludzi, historii i tak dalej. I kiedy dostałam scenariusz Obywatela Jonesa, który mówi o głodzie w Ukrainie i dziennikarzu, który próbuje opowiedzieć tę historię światu, to moja pierwsza reakcja była absolutnie nie, już nie będę wchodzić do tego. Już nie, Hołodomor jeszcze może trudniejszy do opowiedzenia niż Holokaust. Nie, no ale potem nagle poczułam to jako taki rodzaj, nie wiem, trudno powiedzieć obowiązku, ale tak, w jakimś sensie obowiązku, dlatego że zrozumiałam, że jesteśmy w takim momencie historii, kiedy to, co w tym filmie się opowiada, jest szalenie bliskie i bardzo aktualne, że stawia podobne pytania, przed jakimi my dzisiaj stajemy, bardzo podobne. Więc to kiedy uświadomiłam sobie, jak bardzo to jest aktualne, czy jak bardzo aktualne będzie za kilka lat, to wtedy poczułam taki dreszcz i takie poczucie, że cokolwiek by było, to muszę to zrobić. I wczoraj spotkałam Oksanę Zabuszko, która mi powiedziała, że oglądając ten film, widząc jedną scenę, kiedy ten dziennikarz walijski wchodzi do wagonu pełnego wygłodniałych podróżnych ukraińskich, że ona poczuła coś tak jakby fizycznie mocnego, bo przypomniała jej się opowieść jej dziadka, który przeżył Hołodomor i który właśnie, któremu udało się wyjechać w takim wagonie do Moskwy z wszystkimi jakimiś biżuterią i wszystkim, co zgromadził od rodziny i znajomych i tam udało mu się kupić 2 worki mąki i wrócić z tymi, dzięki temu oni przeżyli. I że ona nagle miała wrażenie, że oglądając ten film się przeniosła do tej sytuacji, że tam jest, że jest tym swoim dziadkiem, czy coś takiego. Ona to jakoś pięknie opowiadała, bo jest pisarką wybitną, a ja tylko się przejęłam tym, że ona się tak przejęła. Bo to w pewnym sensie, no głupio powiedzieć, ale jest to taka satysfakcja dla filmowca, że mógł tak głęboko poruszyć kogoś. Dziękujemy za pytania. Jeszcze może jedno, gdyby było, to pewnie czas do 20 byłby. Chyba, że nie ma. Jest jeszcze jedno pytanie. Dziękujemy. Mi się teraz nasunęło pytanie, jak pani zaczęła mówić o Holokauście. Co pani sądzi o Akademii Amerykańskiej i właśnie o tych Oscarach i o tym, że jednak ten Holokaust to jest taki dosyć, mówi się, nośny temat i że te filmy tam są
dosyć częściej zauważane albo dosyć częściej nagradzane, a być może pomijane są inne jakieś tematy albo filmy, które może też zasługują na rozgłos. Czy pani uważa, że... no co ogólnie pani sądzi o tych Oscarach, bo to jest taki, powiedzmy, no trudny temat i niektórzy mają ambiwalentne podejście do tego jury i tego, co tam się dzieje. Wie pani, o Oscarach myślę średnio, ale nie z tego powodu, o który pani mówi, bo to jest jakiś mit, że filmy holokaustowe mają jakieś szczególne fory, chociaż pierwsze takie udane filmy o Holokauście rzeczywiście myślę, że poruszyły Akademię, która składa się z kilku tysięcy członków i to nie jest jury, które głosuje na te filmy, to są, no to jest taki popular vote, to znaczy wszyscy członkowie mogą głosować na filmy, które im się najbardziej podobają. W wypadku filmów obcojęzycznych akurat jest rzeczywiście komisja z kilkuset osobowa, bo nie wszyscy chcą te filmy oglądać. I bardzo długo w tej komisji byli, do tej komisji zgłaszali się głównie starsi filmowcy z Hollywoodu, często emigranci z Europy i często Żydzi. W związku z tym ten temat zapewne był bliższy ich wrażliwości i ich sercu. A to się skończyło już jakieś, nie wiem, z 15 lat temu, może więcej. Tak, to był okres pianisty, prawda? Tak. Listy Schindlera, najpierw potem pianisty, kiedy było Europy, dużo, może, oczywiście tak. Europa zaczęła. Była, tak, była pierwszym takim filmem, który tak poruszył. Ale jak pokazywałam, nie Goszkiewicza, tylko W ciemności, to już wielu dziennikarzy amerykańskich pytało właściwie, dlaczego robię film o Holokauście. Myśląc, że już właściwie był, już tę książkę, już, znaczy już czytałem jakąś książkę, prawda? Ja uważam akurat, że Holokaust jest takim bardzo kluczowym doświadczeniem ludzkości i w pewnym sensie metaforycznie istotnym, że on jest coś takiego trochę jak wojna trojańska, że gdzieś on wszedł do pewnego jakiegoś takiego ciemnej mitologii ludzkości i że on się będzie aktualizował. Nawet, że każde pokolenie albo przynajmniej co jakieś pokolenie będzie się musiało mierzyć z tymi pytaniami, które to wydarzenie wyjątkowe rodzi. No chyba, że przyjdzie kolejny tak wielki, że zasłoni tamten. No ale zawsze coś jest pierwsze. I jeżeli chodzi o Oscary, to rzeczywiście gust się zmienia, bo coraz więcej jest tam młodszych członków spoza Stanów Zjednoczonych, co zresztą widać, no, że na przykład 3 lata temu czy 4 lata temu głównego Oscara, tak zwanego tego dużego, nieobcojęzycznego, wygrał film koreański Parasite, co byłoby nie do pomyślenia no, parę lat wcześniej jeszcze. I to dlatego, że zmienił się ten skład Akademii, że on się bardziej, zrobił się bardziej różnorodny i to i etnicznie, i geograficznie, i wiekowo. Natomiast w ogóle myślę, że Oscary przechodzą kryzys, podobnie jak inne nagrody filmowe i że próba robienia z tego ciągle biznesu się nie bardzo udaje, są rozkraczone w takim potrzebie promocji kina, bo temu to służy głównie przecież, i jakichś zarabiania przy okazji na spektaklu jakichś pieniędzy, to nie bardzo wychodzi. I ja byłam bardzo zniesmaczona ostatnimi Oscarami. Raz, że te filmy wszystkie prawie były słabe. No to już powiedzmy nie jest wina Akademii, to jest wina tego, co jest na rynku. Tego, że właściwie w ogóle zignorowano wojnę w Ukrainie i jakikolwiek kontrowersyjny temat polityczny w świecie, który się tak, no jak jest w tak strasznie trudnym momencie. I największym wydarzeniem było to, że jeden aktor, ciemnoskóry aktor, spoliczkował drugiego ciemnoskórego aktora. No więc kiepsko, myślę. I jeszcze jedno, pewnie już ostatnie pytanie. Dzięki.
mojej bezradności wobec tego wszystkiego, co się dzieje złego, ja chciałam pani podziękować, że sztuka jednak może, nie ma armat, ale jednak mnie to jest potrzebne bardzo, to co pani robi, a też pani aktywność i czujność i zawsze trafność w tych społecznych pani reakcjach. I to mi daje troszeczkę spokoju jakiegoś tam sumienia, uspokojonego lekko. I bardzo jestem wdzięczna pani za to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kochani, a ja bym na koniec, dziękując bardzo pani, dziękując wam wszystkim za obecność i pytania i życzliwość taką emanującą, chciałam zrobić takie krótkie oświadczenie. Mianowicie mam takie oświadczenie. Kocham Olgę Tokarczuk. I mogę wam powiedzieć, że jest nie tylko wspaniałą pisarką, oczywiście nie wszystkim się musi podobać jej literatura, ale jest jednym z jakby najlepszych, najwrażliwszych i najwielkoduszniejszych osób, jakie znam w swoim długim życiu. Więc niezależnie od tego, czy coś chlapnęła, czy nie chlapnęła, czy miała rację, czy nie miała racji, nie dajmy się ponieść fali hejtu i tak zwanym inbom i zajmijmy się tym, co jest naprawdę ważne, a ludzi, którzy dają dużo z siebie innym, szanujmy i bądźmy wdzięczni, że są. Dziękujemy bardzo. Książek, zapraszamy do Buchtraka za ratuszem.